siemanko. Ten utwór dedykuję mojemu serdecznemu ziomkowi z zakładu karnego, który w 2018 roku został skazany na 7 lat pozbawienia wolności za nieszczęśliwy wypadek w Swarzędzu. Niech ta nuta będzie przestrogą dla innych, oparta jest na prawdziwych faktach. PDW Sniper. Historia niecodzienna, lecz niestety na fakcie. Bo chłopaku co wtedy miał lat ziom 18. Lubił walić w kichawę, jak większość w jego wieku. Alkohol też wchodził w grę, nic dziwnego człowieku. Tak bywa, nie ma reguł. Kochał motoryzację i miejsca nie mógł zagrzać przy tej jedynej pannie. Koniec historii straszny, nie dla słabej psychiki. Więc mordeczko odradzam, słuchaj dalszej. Miał słabość do dziewczyny, która nie była warta, bo zdradziła go z typem, co pod celą życiu farta. Na imię miała Klaudia, tu ominę szczegóły. Jedyne z czym porównać ją, to do zwykłej kurwy. Na siłkę latał dumny i nigdy nie spodziewał, że w tą feralną noc rozpocznie się kariera i trafi do więzienia z takim grubym zarzutem. To historia o typie, co tego mocno żałuje. Listopadowa, dokładnie 18. Gdy najebani kumple chcieli z nim jechać w tripa. Jeden wsiadł do bagażnika, po alko wyobraźnia. Więc przejechali kurwa na tych czerwonych światłach. Podrzutka o krawężnik, co daje brak kontroli. Niestety uderzenie i BMK płonie. Wszyscy z auta wysiedli, oprócz jednej osoby. To chłopak z bagażnika, obrażenia kark skręca. To nie koniec historii, więc posłuchaj chłopaku. W płomieniach tył tej fury, a w oczach w kurwę strachu. Było ich 8 bratku, zostało tylko 3. Gdzie podziała się reszta? No powiedz kurwa gdzie? Być może zjadł ich stres, bali się konsekwencji, lecz nie usprawiedliwia ich to. Ty ziomuś wierz mi, nie tylko rodzina cierpi, tu cierpią obie strony. Postaw się w tym miejscu, gdzie stoi oskarżony. Ostateczna kara to 7 lat pozbawienia wolności. To o rok dłużej niż przewidywał wyrok pierwszej instancji. Ale dodatkowo sąd przewidział tutaj dożywotni zakaz prowadzenia samochodu dla 18-latka. 15 miechów sankcji, 5 razy przedłużana. Aż w końcu nadszedł czas kluczowej dla niego sprawy. Na 7 lat skazany, w wieku lat 18. Mało kto by dał radę, z mojej strony ziomuś szacun. Ciężkie chwile na zamku, wiarę zawdzięcza rodzicom. Bez oparcia z ich strony, pewnie byłoby licho. Za 5 lat będzie wolny, powróci na rejony. I możesz być spokojny, nie spoczy z właściwie drogi. Nabrał w kurwę pokory, żal na zawsze będzie w sercu. Nieszczęśliwy wypadek, rok 17 w Swarzędzu. To nie nuta bez sensu, to same fakty z życia. O małolacie, który miał pecha, no tak bywa. Na koniec morał krótki, kieruję do słuchaczy. Nie kieruj po piciu wódki, bo dużo możesz stracić, ta.